Działa. Siemano, siemano, z tej strony Breciu. Dzisiaj gościnnie, kurwa co ja włączyłem. Dzisiaj gościnnie ze mną God is dead. God is dead, jesteś, przywitaj się. Siemka wszystkim. Będzie mi towarzyszył w nagraniu kolejnych litoziemnych wiadomości. Ja dzisiaj w temacie mamy, że na Marsie łazik, którego Amerykanie wysłali, znalazł metan, tak? Łazik Curiosity. Już dam wam wstęp. Amerykański łazik Curiosity wykrył na Marsie metan, gaz, który na Ziemi prawie wyłącznie pochodzi od organizmów żywych. Ponadto łazik wykrył inne molekuły organiczne w skałach. Poinformowało czasopismo naukowe Science. God is dead, powiedz coś na ten temat. Myślę, że to dobra wiadomość. Możemy z tego korzystać jakieś korzyści. Jakie ty chcesz korzyści? Z Marsa? Nie wiem, jak to z naturalnych organizmów chciałbyś, żywych. Chciałbyś mieszkać na Marsie, żeby cię gwiazda pierdolła? No, nie. No właśnie. To jest napisane, że to jest jakieś wielkie odkrycie, tak? Że dokonali wielkiego odkrycia na Marsie. Na Marsie, jeśli na Marsie istnieje jakieś UFO, to ja poproszę numer telefonu, może jakiegoś fajnego kompa by mi załatwili. Ja tak szczerze, możliwe. To prędzej będzie koniec świata, jeśli ludzie zamieszkają na Marsie. Prawdopodobnie tak. Weź przeczytaj tutaj to, o co chodzi w tej misji Curiosity. Misja Curiosity. Już wcześniej naukowcy opublikowali wyniki badań, z których wynika, że w zamierzchłej przeszłości krater był w całości wypełniony wodą. Zawarte w niej osady utworzyły w ciągu milionów lat górę szar. Łazik zmierza w kierunku jej podnóża, aby dokładnie zbadać jej budowę. Misja Curiosity największego i dysponującego najnowocześniejszą aparaturą badawczą z dotychczasowych łazik marsjański potrwa co najmniej do 2020 roku. Dobra, teraz są napisane wyniki badań. Że z nich badań publikowano w najnowszym numerze czasopisma Science, oficjalnie zostaną zaprezentowane na dorocznej konferencji Amerykańskiej Unii Geofizycznej w San Francisco, która odbędzie się w tym tygodniu. To mamy o reakcjach, tak, przez 20 miesięcy listopada przy pomocy spedumosfery laboratorium pokładowego SAM, czyli SAM Planalistic on Mars, Curiosity prowadził badania zawartości metanu w atmosferze. Czy jest jakaś nadzieja, że kosmici dadzą mi nowego kompa, tak? Jest nadzieja. Jakiś Intel Core Duo i48, 40 tysięcy MHz, 80 rdzeni. Też chciałbym mieć taki. Oni tam pewnie w Call of Duty 50 na kurwę, nie? Możliwe. U nas strzelają z M4 Unix z palca. Bez skojarzeń. To jak w tym filmie... Straszny film. 4. Coś oglądałem. Siekali z palca, witali się kopniakiem w jajca, tak? Nie, bo dzisiaj to było chyba na razie z tego to wszystko, tak? Więcej jak chcecie sobie, możecie czytać na tej stronie koniecświata.org. Ale ja się z wami żegnam, God is dead się nie żegna, czy się żegnasz? No żegnam się. No, dziękuję, like, subskrybujcie. No właśnie, subskrybujcie, lajkujcie, gdzie nas znaleźć, mnie i jego, wiecie. Na razie.